Tomasz Czik po emisji programu poszedł do normalnej pracy. Większość z was chciała, no poszedłem do pracy, normalnej pracy, tak na budowę. Te i wiele innych newsów w dzisiejszej wisience na torcie. Pamiętaj, drogi radio słuchaczu, że każdy ma prawo popełniać w życiu błędy, więc jeżeli nie zostawiłeś jeszcze subskrypcji na kanale, możesz zrobić to teraz. A tak, zrobisz jakiś dobry uczynek dla planety? Zapraszam. Tomcio Paluch w niedzielę 12 listopada został główną mirabelką w programie Państwo w Państwie. Ci przez 20 minut nie szczędzili punchline'ów na przystojniaczka, który, jak twierdzą, dopuścił się czynu haniebnego. Ten miał nie płacić za ekskluzywne mieszkanie w środku stolicy, a także żądać okupu od właścicieli. Wiecie, albo zapłacisz mi, żebym się wyniósł, albo będziesz użerał się ze mną przez parę miesięcy. Przynajmniej w mniemaniu telewizji. Będziemy chcieli, to będziemy tu mieszkać jeszcze rok czasu i pani dobrze o tym wie, w mojej stacie dawa oczywiście. A moje warunki są takie, że ja dostanę na pół roku z góry na nowe mieszkanie i się wyprowadzam z tego. Dziękuję bardzo. Ogólnie Tomaszek poleciał grubo, bo dzielnica, na której zamieszkiwał, okazuje się jedną z bardziej reprezentatywnych w mieście. A bo co? Jak się wozić, to grubo, niżeli w bloku rodem z PRL-u. I naprawdę było grubo, bo odcięli ziomalowi prąd, wrąbali się na chatę i niby odegrali się celebrycie, ale co z tego, jak kosztem zniszczonych nerwów. Serio, nie wyobrażam sobie wynajmować komuś lokum, który nagle by leciał tak w ciula. Właśnie to jest najgorsze w rynku nieruchomości. Wynajmujesz komuś, kogo w zasadzie nie znasz, przez pierwsze chwile jest dobrze, a później nic pupci niż dżambla, wynajemcy coś odbija. W takiej sytuacji nie możesz zrobić w zasadzie nic, bo wiecie, zanim zadziała policja, później sąd, a na końcu komornik, może tak naprawdę minąć wiele miesięcy, dekad, czy nawet konfliktów międzyplanetarnych. Polskie prawo działa jak działa i dużo rzezimieszków wykorzystuje lukę w prawie i robi sobie zwykłe jaja, bo nie można inaczej nazwać tego typu incydentów. Wszystko wieńczy fakt tych jego nagrywek, w których chwali się swoim luksusowym życiem, tylko nie wspominał, że to luksus pod kategorii ponad stan, przez co nie jeden poszargał sobie psychę. Nieraz i nie sześć musiała interweniować policja, zwłaszcza gdy doszło do wyłudzenia kapuchy. Ja mam tutaj większe prawa niż państwo. No chyba tak. Bardzo proszę, to jest pan, który wyłudzał pieniądze od nas. W programie została przeprowadzona rozmowa z właścicielami Uniwersum, którzy nie kryli swojego wkurwienia. Magdalena Gott, czyli zarządca nieruchomości, dodała kaki do oliwy, twierdząc, iż nie jest to pierwszy przypadek pana Czika. W tej sprawie miał skontaktować się z nią jakiś ważniak w Gajerku, który dołączył do całej inby. Skontaktowała ze mną się kancelaria prawna, która już wcześniej miała do czynienia z tym panem. Dziki lokator został już wcześniej skazany za tego rodzaju działania. Ale heca dopiero miała mieć początek. Sprytny Czik wynajął detektywa, by ten pomógł mu w kwestiach prawnych. Z relacji ma wynikać, że Tomasz oskarża panią o zastraszanie, natomiast pani oskarża Czika o zastraszanie. Z tego co ja, ale mam nagrania. To pani go zastrasza, a nie on. No ale okidoki. Jakby mało było sernika na napletku, dziennikarze dali również dojść do słowa Tomaszowi. Rzecz jasna, pogrubili mu głos i zakryli twarz. A tak, plus 10 do tragizmu sytuacji. Ale dosłownie na chwilę dali mu dojść do słowa. Równie dobrze rozmowa mogła trwać z godzinę, a ci wybrali tylko 2 czy 3 urywki. Nie zmienia to faktu, że ciężko byłoby mu się z tego wybronić. Jak ja miałem siedzieć i zostawić dzieciaka, którego wziąłem z domu dziecka, jeszcze zrobiłem jej dziecko i miałem ich zostawić na pastę losu, no to normalne, że kalkulowała mi się tylko jedna alternatywa, tak? To jedna, jedyna słuszna, nie płaci za mieszkanie. Idealnie podsumował to wszystko pan Kwaśniecki, nazywając mirabelkę królem bez królestwa. Co on chce powiedzieć o sobie tym, którzy go oglądają? Jestem królem. To jest jestem królem, tylko że nie ma królestwa. Całość materiału miała nie tylko pokazać Tomka z takiej czy innej strony, ale również poruszyć właśnie problem bezprawnego robienia najemców w ciula. To jak prężnie rozwija się całe to przedsięwzięcie i jak bezkarni pozostają tacy ludzie. Tomek po emisji zabrał głos w tej sprawie, ale niestety nie pokazał w zasadzie żadnych konkretów, tylko robił z siebie poszkodowanego. Jak kochani mówiłem, telewizja kłamie, w tym przypadku było to widocznego wymogiem. Powycinane materiały, powyjmowane z kontekstu, absolutnie w pełni oryginalnych materiałów nie mogliby pokazać, przedstawić, bo to było wiadomo, że te materiały są na moją korzyść, a nie na niekorzyść i co było genezą problemu, to już nie dowiecie się niebawem. W sumie nie wiem, może to zostało tak skonstruowane, że faktycznie to on jest poszkodowany, ale na dzień dzisiejszy wszystkie znaki na niebie mówią, że tak nie jest. Tym bardziej, że wiadomo, jaki jest Tomuś. Sam dumnie mówi, że świętoszkiem to on nie jest i niejedną paletę sneakersów wyniósł z Biedronki wczesnym rankiem. Ten poinformował nas również o przejściu na jasną stronę mocy. Ubrany w skafander przeznaczenia, poszedł do pracy udawać, że pracuje. Znaczy pewnie odstawia jakieś prace społeczne albo robi sobie jaja, ale nie zmienia to faktu, że operator dźwigu jak się patrzy.
kawka z rana sączona i ogólnie widać, że chłopaczyna całkiem nie najgorzej się bawi. Większość z was chciała, no poszedłem do pracy, normalnej pracy, tak na budowę. Jestem operatorem dźwigu w tym momencie. Podnoszę wszystkich tych... tamtych. Tym bardziej, że Tomcio jest takim typem człowieka, który nawet z największego gówna wyjdzie bez szwanku. Teraz doprawdy to gówno nieco bardziej śmierdzące, ale wytrzypie buty, zajebie po marsjanku i jak znam losy wszechmaterii, i tak wyjdzie na tym na plus. Choć wizerunkowo może być mu ciężej. Ludzie faktycznie kupili tą bajkę a propos jego bogactwa. To jest, nie twierdzę, że chodzi w dziurawych skarpetkach, ale od początku coś tu śmierdziało. Ale to może tylko kwestia naszej ludzkiej ciekawości, którą zresztą sam cały czas nakręcał. Te drugie auta, prywatny samolot i te bezczelne wykorzystywanie polskiego prawa. I tak najlepiej byłoby zestawić właściciela mieszkania z Chickiem w oktagonie. Za zarobione pieniądze zwróci im dług, a jeszcze tamci zarobią parę pesos i mu wpierdolą. Całą walkę rzecz jasna będzie komentował sam komornik, a głównym sędzią pojedynku będzie, nie wiem, w sumie to sędzia sądowy, Anna Maria Wesołowska, czy tam inna, Maryla Rodowicz. To takie niewiarygodnie płyzabawne. Proszę wstać, sąd idzie. Rozprawę prowadzi sędzia Anna Maria Wesołowska. Niestety, przybywam do was również z tymi złymi informacjami. Jak wynika z mojego śledztwa, mistrz WKU, Marcin Najman, nie odniósł się do całej sprawy. Dlaczego? Wynika to z faktu, iż panowie się znają i niejednego wąsa w obieg puścili. Nawet zawalczył dwa razy dla rzekomo jego byłej federacji MMA VIP. Raz z malutkim Pudzianem, a raz z wielgachnym Żuromem. Nawet żartobliwie miał go nazwać Mariuszkiem, co było tak niewiarygodnie płyzabawne. Ja założył okulary, żeby nie było, że zupa była zasłona. Pan Mariusz mi wsilał. Pan Mariusz. Pan Mariusz, to takie płyzabawne. Puśćmy to jeszcze raz. Pan Mariusz mi wsilał. Pan Mariusz. I jeszcze raz. Pan Mariusz mi wsilał. Pan Mariusz. Co ciekawe, Tomuś nigdy nie był jakimś specjalnym zadymiarzem na panelach. Raczej na ludzie podchodził do zawodników i całej tej inby. Trochę jak w życiu. Taki 40-letni luzaczek, który nie myśli o tym, co jutro. Wieczny studenciak, zapożyczony u starych, który wiecznie wraca do rodzimego miasta po tych 10 sujków grochówki i wiecznie wali bobki do kamery ku uciesze plepsu. Ciekawe, chociaż czy nie spóźnia się na zajęcia i zaliczył jakąś panią sekretarkę. Pewnie tak, ale co z tego, jak później zabrał im portfele i rozdawał menelom po stówie. Bez sensu tak trochę, no ale co zrobić? Każdy ma pełne prawo do spełniania marzeń na tym łespadole. A kojarzycie legendarnego Waszkę G? Przyjaciół mi przeżytek, wspólnie razem chwilę. Gdy się powaliłem 2002, wspomnieniami żyłem. No to wpadaj, bo o nim też nagram materiał, elo.